zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania z zaimkiem wzajemnym Einander. Pierwsze nasze dzisiejsze zdanie brzmi: oni podają sobie rękę. Jak w ogóle, jakiego czasownika powinniśmy użyć, by powiedzieć dawać, podawać? No właśnie, dawać to jest dla nas oczywiste, że to jest czasownik geben. Możemy na przykład coś komuś dać, prezent. Ale geben ma również znaczenie podawać. Możemy zapytać, gibst du mir mal das Salz? Czy podasz mi sól? I właśnie, gdy podajemy sobie rękę, to też użyjemy czasownika geben. I możemy powiedzieć na przykład, sie geben sich die Hand. Czyli oni podają, sich jako sobie, dłoń, rękę. Ale tutaj możemy również użyć tego naszego zaimka wzajemnego Einander. Sie geben einander die Hand. Einander pochodzi od einer dem anderen, czyli jeden drugiemu coś czyni, coś daje, jeden z drugim rozmawia. Einander właśnie pochodzi, taka krótka historia Einander, czyli einer dem anderen. Nasze drugie zdanie do przetłumaczenia to: rozmawialiśmy ze sobą 2 godziny. I tutaj mamy to ze sobą, ale widzimy, że to sobą jest wzbogacone właśnie już o przyimek ze. I teraz, gdy wybieramy właśnie ten zaimek wzajemny Einander, to często musimy przed nim wstawić jeszcze jakiś przyimek, powiązany na przykład z dyrekcją czasownika albo związany po prostu z zasadami, w jaki sposób tworzymy nasze zdania. Tak na przykład, gdy idę do babci, no to powiemy wir gehen zur Oma. Powiemy, że gdy idziemy do osób, używamy zu, więc stosujemy się do tych naszych ogólnych zasad bądź właśnie do dyrekcji czasownika, jak tutaj sprechen mit, rozmawiać z. Rozmawiać ze sobą, połączymy mit z zaimkiem wzajemnym Einander i wyjdzie nam miteinander. I to będzie właśnie to ze sobą. Możemy powiedzieć w czasie przeszłym imperfekt, wir sprachen 2 Stunden miteinander, albo w czasie przeszłym perfekt, wir haben 2 Stunden miteinander gesprochen. I nasze ostatnie dzisiejsze zdanie brzmi: dzieci, bądźcie miłe w stosunku do siebie. No właśnie, w stosunku do siebie. Może szukalibyśmy już tutaj w słowniku, jak powiedzieć w stosunku, ale tutaj wystarczy, że powiemy: dzieci, bądźcie miłe do siebie, dla siebie. Tak powiemy po niemiecku. A jak powiedzieć to do siebie? No, jeżeli do osób, no to mamy po prostu przyimek zu. A siebie nawzajem to nasz zaimek wzajemny Einander, czyli zu plus Einander to po prostu zueinander. I nasze zdanie będzie brzmiało: Kinder, seid nett zueinander. Oczywiście mamy seid, ponieważ jest to zdanie w trybie rozkazującym. Mam nadzieję, że zaimek wzajemny nie jest dla Was trudny. Wręcz przeciwnie, że z chęcią będziecie go stosować w Waszych niemieckich wypowiedziach. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdań.